Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptomanik, tu Piotr Gra z tej strony i dzisiaj parę takich istotnych informacji z ekosystemu Kosmos i nie tylko. Nagrywam na telefonie, coś jednak kurde nie tak z tymi mikrofonem mam na laptopie, nie wiem, kombinuję i nic mi się nie zmienia, ale nic, może dojdę do tego. Także jedna z ważnych informacji, Citadel One dodaje właśnie do swoich zasobów Orai. Co do Rai, to Wam jeszcze powiem coś takiego ciekawego, że przedtem jak robiłem filmik o tym odbiorze airdropu o Rai, nie było jeszcze wtedy pula o Rai z tym tokenem z airdropu o RaiX, teraz już jest pool, możecie sobie dodawać, jeżeli chcecie, cena jest niska, dlatego ja to dodaję wszystko tam do tego pula, niech to działa, ogólnie teraz pool płynności ma 200% o Rai z tym o RaiX, także nie chodzi, po prostu czeka na cenę. Poza tym jeszcze Coinbase Custody właśnie ma na oku ten Orai. Także dobrze wiedzieć. I przy okazji radara, który dostawaliśmy od DAP Radar w airdropie. Mam nadzieję, że większość z Was podbierała tego airdropa. Ja go wrzuciłem akurat na Sushi Swap w pool płynności z Ethereum i tam mi sobie po prostu to działa. Następna ważna informacja, Nanomic już nie jest tylko na testnecie, już działa na normalnie na mainnecie i już możecie odbierać, jak stake'ujecie tego Nomika, to już Wam nalicza w Satoshi dodatkowo ekstra, także posprawdzajcie sobie i można claimować, dodawać, także bardzo fajna sprawa. No i czekamy na dwa kolejne airdropy od Nomik. Lobo tutaj wpisał, że Next Cap Realize, czyli następna realizacja przez portfel Cap, dodanie Uniswap, zintegrowanie, bo jest integracja z Osmosis, ze Stargaze i będzie jeszcze z Juno. A tutaj Johnny tak samo mówi o tym Nomiku. I tutaj właśnie tak Jeana Bell też o tym mówi, właśnie o Uniswap Dexie. Tutaj właśnie Loop Finance, ten portfel, który robiliśmy, ale on był na Terra. Miał się właśnie z Juno Network połączyć i po prostu przejść na Juno Network. I już jak widać jest tutaj na screenie, że jest dodany, także fajna, dobrze, że się dzieje tak. Że projekty nie odpadają dzięki, mimo tego, że ekosystem Terra Luna praktycznie upadł i projekty przechodzą na inne ekosystemy. Evmos airdrop do ci, co jeszcze nie odbierali, do 1 septembra, czyli do 1 września jeszcze jest szansa odebrać tego airdropa, także ktoś jak nie odbierał, to odbierać, bo fajnie naprawdę tam ten staking na Evmosie działa, różne właśnie nowe dapsy tam powstają, także działajcie. I tutaj też o Kosmosie rzucony jest właśnie ekosystem, jak się buduje. I co tu jeszcze, ten jak to się nazywało? Another Software, właśnie tutaj dostawaliśmy chyba tego airdropa i widzę, że na Osmosis Staking on Osmosis 1500 APR na starcie będzie, annual per ratio. I TC Network też robi różne giveaway'e, jeżeli ktoś do nich właśnie waliduje, także warto ich mieć na uwadze i walidować do nich różne coiny, bo są różne giveaway'e, także można coś na tym skorzystać, może jakiś airdrop będzie. Crescent Network zrobił backbunty, czyli jest 20 tysięcy kredy do rozdania, jeżeli ktoś właśnie jakieś błędy powyłapuje, także ktoś jak się na tym zna, jak wyłapywać błędy, to warto podziałać. No i CoinHall też jest właśnie ma się zintegrować, jeżeli chodzi o tokeny CW20 z Juno. Sprawdzam, jeszcze nie ma połączenia akurat z tym portfelem, ale mi się wydaje, że już w przyszłości to już będzie. Także
Też zapraszam na naszą stronę do czytania. Jest nowy artykuł z Milas Investment, także zapraszam bardzo do czytania. Także tyle. Trzymajcie się. Cześć.